państwo tak bardzo sprzeciwiacie się i nie chcecie tych wiatraków w jezioranach? Trzeba zacząć od tego, że jesteśmy zwolennikami energii odnawialnej, tak? Ważne jest tak, w postaci mikroenergetyki, która byłaby pozytywna dla Polski, gdzie w przypadku inwestycji w mikroenergetykę zarobiliby mieszkańcy Polski. W tej chwili inwestycje wielkie elektrownie wiatrowe powodują, że te pieniądze no niestety uciekną poza nasze granice. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, że pan burmistrz Leszczyński mógł wznowić decyzję w 2000... postępowaniu, w sprawie wydania tej decyzji celu pomocnego w 2013 roku, ale oczywiście tego nie zrobił, ponieważ nie przyjmuje żadnych argumentów, nawet nigdy z nami nie rozmawia na ten temat. To jest przykładem wyjątkowego aroganta i mieszkańców ma za nic. Pan wiceburmistrz akurat jest innym człowiekiem i zawsze z nami rozmawia, chociaż nic tak naprawdę nie może, bo decyduje pan Maciej Leszczyński. Dlaczego się, czyli się sprzeciwiam przede wszystkim dlatego, że jest to niezgodne z prawem. Tak, to już w USA nam stanęło po naszej stronie. Natomiast kuriozum polega na tym, że jeżeli inwestor wybuduje wiatraki, to mimo że wygramy w NSA, wierzymy, że wygramy, bo no, wszystkie wykładnie o tym mówią, to nikt nie każe, nikt nie spowoduje, żeby inwestor, pan Marek Wryta, rozebrał te wiatraki. Takiego przepisu w Polsce nie ma, takich narzędzi w Polsce nie ma. Poza tym nie było żadnych konsultacji społecznych, bo wypadałoby chociaż mieszkańców Lekic zawiadomić, słuchajcie, jest taki pomysł, co wy na to. Natomiast nikt oczywiście tego nie zrobił, bo gdyby chciał tak zrobić, to by przyjął inną drogę, a nie inwestycję celu publicznego. Ta decyzja spowodowała, że właśnie nie trzeba było robić żadnych konsultacji, bo to jest cel publiczny. Dlatego zostały zawiadomione tylko strony. I to wszyscy mieszkańcy Polski, tylko jeziora muszą pamiętać, że wiatraki w pobliskiej odległości od domu powodują uciążliwy hałas i w konsekwencji choroby, ale również spadek nieruchomości. Wielu ludzi tu zainwestowało, wybudowało domy i tak naprawdę, jeżeli powstaną w domu wiatraki, to żadna osoba nie odkupi na podłożu tego miejsca. Proszę powiedzieć, dlaczego tych konsultacji społecznych nie było z mieszkańcami? Przyjęto ten tryb, który nie to się eliminuje generalnie ludzi, tu nie ma konsultacji. Pójście drogą celu publicznego spowoduje to, że nie trzeba robić konsultacji. Proste. Czy były jakieś próby osiągnięcia porozumienia z państwa strony, mieszkańców? Wyszliście z jakąś inicjatywą do władz miasta, do inwestora, żeby się jakoś porozumieć? Wielokrotnie. No, jesteśmy petycje, podpisy zbieraliśmy, zrobiliśmy kilkaset podpisów w bardzo krótkim czasie. Rada no, też pod naszym wpływem, czy w wyniku argumentów, które od nas otrzymali, przegłosowała zmiany w studium, żeby wiatraki oddalić o 3 km, ale to znowu pan Maciej Leszczyński, bo nawet ciężko mówić burmistrz, sprzeciwił się woli mieszkańców i radnych, ponieważ 8 miesięcy nie przystępował do zmiany studium, a chodziło tylko o zapis, zmianę jednego zdania, a teraz dał sobie na to czas 18 miesięcy, żeby zmienić jedno zdanie w studium. Czyli wszystko wskazuje na to, że sprzyja nie ludziom, tylko sprzyja inwestorowi, którego nazywa pan Marek, a mnie nazywa Rzezimieszkiem. To świadczy już o poziomie pana Leszczyńskiego. Natomiast bardzo jeszcze ważna rzecz, że jeżeli o cokolwiek pytamy, to na sesji można zobaczyć nagrania. Nigdy nie na nasze pytania nie odpowiada albo uważa nas za oszołomy. W 2011 roku, kiedy jako mieszkańcy zwróciliśmy się do pana burmistrza Leszczyńskiego z pytaniem o planu w gminie Jeziorany energetykę wiatrową, odpowiedział, że no być może, tak? No nie powiedział, że już kilka lat taka decyzja jest, to była wielka tajemnica, że na całym świecie buduje się takie elektrownie, to jest bardzo fajne. W związku z tym pytaliśmy o konkrety, gdzie, jakie turbiny wiatrowe planuje. Nie chciał nam odpowiedzieć, w związku z tym byliśmy zmuszeni poprzez taką arogancję założyć stowarzyszenie. I w momencie, kiedy w sekretariacie tu na placu zamkowym złożyliśmy w sekretariacie pana burmistrza Leszczyńskiego informację, że chcemy być stroną w postępowaniu, jeśli chodzi o wszelkie decyzje środowiskowe, zwłaszcza budowę elektrowni wiatrowych, pan burmistrz Leszczyński wyszedł z tego gabinetu i powiedział, że się przyłączyliśmy do oszołomu. I w tym momencie nie ma z nami już o czym rozmawiać, żebyśmy o nic już nigdy nie prosili jako mieszkańcy. I my to odczuwamy. Przez 3 lata jesteśmy ignorowani.
tam się nie podaje ręki. Teraz się mówi dzień dobry, tak, na sesjach, jest to wszystko nagrane. Tak się traktuje mieszkańców, którzy nie mówią jednym głosem z panem Leszczyńskim, ponieważ pan Leszczyński jest nie dosyć, że arogantem, to jeszcze dyktatorem. On sobie zaplanował tutaj wiatraki, on chce, żeby było ich bardzo dużo, bo na sąsiednich ziemiach już geodeci robią pomiary i wytyczają miejsca, gdzie mogą być elektrownie wiatrowe na Świętej Górze, więc prawdopodobnie gmina jest spisana już na straty. Dlatego walczymy. Proszę powiedzieć, co byście teraz chcieli powiedzieć? Macie możliwość rozmawiać z przedstawicielem miasta. Co byście chcieli państwu powiedzieć? Przede wszystkim to, że bardzo prosto jest powiedzieć, że na ówczesny stan wiedzy pana burmistrza Leszczyńskiego i całej, być może całego urzędu, elektrownie wiatrowe były telefoniczne. Dzisiaj też państwo tak twierdzą, tak? Nadal twierdzicie, że w Jeziorana jest to cel publiczny. Nie wiem, jak to rozumieć, tak? Ale to oznacza, że jakaś, nie wiem, może dopadła państwa choroba umysłowa. Bo jak można powiedzieć, że nadal przy waszym stanie wiedzy twierdzicie, że jest to cel publiczny i czekacie spokojnie, aż NSA powie nie, panie wiceburmistrzu, to nie jest cel publiczny, tylko że najprawdopodobniej turbiny już tam będą stały i nie ma, tak jak już powiedział Wojtek, nie ma instrumentów prawnych, żeby taką samowolę, taką budowlę niezgodną z prawem postawioną rozebrać. I 30 lat mieszkańcy będą musieli patrzeć na tę samowolę i cierpieć. I że państwo nic nie robicie, tylko nadal się upieracie, że poczekamy, co powie NSA, tak jak wcześniejsze wyroki były trzypaskie. Jest arogancją, jest czymś dla mnie niezrozumiałym. Dla mnie oznacza to, że ktoś jest skorumpowany. Albo niespełna. Bo nie potrafi wycofać się honorowo z własnego wyroku. To nie jest kwestia rozumienia prawa. Że ja sobie tak rozumiem, a nie tak. Burmistrz jest zobowiązany przestrzegać prawa i rozumieć to dobrze. Albo w momencie, kiedy okazuje się, że źle rozumiał prawa, dokształcić się i wycofać z błędu. Tego nie robi. A jeszcze ułatwia cały czas ułatwia inwestorowi budowę drogi publicznej. To kuriozum w ogóle znowu na skalę chyba Polski. Burmistrz pozwolił inwestorowi budować drogę gminną. No oczywiście pod naszym naciskiem musiał się z tego wycofać, ale musieliśmy 3 sesje budżetowe zablokować, żeby wycofać się z tego porozumienia. Teraz, proszę państwa, tu mam decyzję, jakby ktoś chciał zobaczyć. Burmistrz próbuje pozwolić, znowu nie zgodzi z prawem oczywiście, inwestorowi na wybudowanie drogi przez działkę inwestora, ale nie nazwa to budową drogi, tylko nazwa to utwardzeniem gruntu. Profesor prawa, do którego się zgłosiliśmy w Warszawie, nie zna takiego stwierdzenia, utwardzenie gruntu rolnego. Jest albo budowa drogi, albo jej nie. Burmistrz robi wszystko, sprzyja inwestorowi. Pytanie dlaczego? Czy robi to na złość, czy jest korumpowany, czy jest... Jak? Utwardzenie dlaczego gruntu rolnego. W jakim celu? Jakie przepisy prawa zastosowano, żeby utwardzić grunt rolny? Czym to się różni od budowy drogi? Proszę. Znaczy, proszę państwa, burmistrz Jezioran to jest 7 kwietnia tego roku, czyli już jest wielki, robi projekt w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na utwardzeniu powierzchni gruntu na części działki 48/2 obręb Legity, która należy do inwestora. A robi to po to, że my blokując dojazd drogami publicznymi, uniemożliwiamy mu tam wjazd, a w tej chwili burmistrz zamiast pomagać mieszkańcom, to ułatwia życie inwestorowi. Dlaczego? No, to pytanie jest do pana burmistrza. No, szkoda, że go nie ma. Na podstawie artykułu, jak tu czytam, 61 paragraf 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Który mówi? No tak. Tyle w tym zakresie. Rozumiem. KPA to jest tylko złożony wniosek na podstawie złożonego wniosku. To jest KPA, panie. 61.4. W tej chwili nie jestem w stanie przeczytać. To jest proceduralne. To jest procedura, to jest KPA, to nie jest żadne prawo budowlane. Prawo budowlane mówi, że jeżeli się chce zrobić drogę na gruncie rolnym, trzeba ją odrolnić. A znowu pan Leszczyński Maciej nie idzie zgodnie z prawem, bo rozumie, że droga to jest utwardzony grunt, a nie droga. Tak jak z tym celem publicznym. Czyli pytanie, panie Leszczyński, do pana. Dlaczego pan tak postępuje? Proszę, no, może odpowie na pan istotnie, skoro nie ma pan odwagi stanąć
do dyskusji z nami. To jest burmistrz, który nie rozumie prawa, ale łamie go i mówi, bo ja tak to rozumiem. I jest, stoi ponad prawem. I żadna ustawa, żaden poseł, żadna posłanka, gwarantując nam 3 km, nawet 5 albo 2, obojętnie, nie wyeliminuje szkodliwości pana Leszczyńskiego, ponieważ on będzie miał, jak wszystko do tej pory, w nosie przepisy ustawy, posłów, posłanki. Tylko powie sobie, a ja rozumiem. Proszę powiedzieć, podejście na tym etapie. Dobra. Niepotrzebne są nowe przepisy prawa. Są już dobre przepisy prawa. A co z tego? Jak pan burmistrz rozumie to tak jak receptę. Recepty trzeba dokładnie stosować. My zapraszamy na Świętą Górę doktora, który Roberta Klimka, który zajmuje się wykopaliskami, który zajmuje się takimi wzgórzami świętymi, archeologią, historią Prusów i mówi, to jest Święta Góra. Tu się działo to, a tam jak przejdziemy dalej, się działo tamto. A na sesji pan Leszczyński mówi, tak nawiasem mówiąc, proszę nie nazywać tego miejsca Świętą Górą, bo jej nie było, nie ma i nie będzie. Ja tak mówię. Ja wiem, to mówi, ale pana burmistrz, pana przełożony tak mówi. Jednym zdaniem pan burmistrz Leszczyński. Ja uważam, że to w górę o 175 metrów nazywa się Świętą Górą. Tak, mówię materiał historyczny. A pan burmistrz mówi co innego. Ale pan Leszczyński mówi zawsze odwrotnie. Dlaczego nie wstał pan i powiedział, panie Leszczyński, nie ma pan racji? Dlaczego nikt nie ma racji? Nie wymagajcie. Proszę powiedzieć, czy na tym etapie, na którym jest zapisane, czy można cokolwiek zrobić, żeby mieszkańcy czuli się usatysfakcjonowani, żeby jakiś osiągnąć kompromis? Nie mówię, żeby w ogóle zrezygnować z etapu, nie mówię, żeby je stawiać. Czy można osiągnąć w tym momencie kompromis? Kompromis w tym momencie jest trudny, bo problem polega w odległości tak naprawdę. Od najbliższych gospodarstw, jeżeli o 3 km, zakłóca krajobraz, jeżeli mamy być gminą, cała Warta, czy Mazury, cud natury ma być turystycznie atrakcyjny, to na naszym terenie województwa warmińsko-mazurskiego nie powinno być w ogóle zgody na stawianie wiatraków jakichkolwiek. A państwo tą zgodę robią? To jest inaczej. Jeszcze raz powtarzam, rok 2020 to jest inne spojrzenie na rzeczywistość. Chcieliby Państwo jeszcze coś powiedzieć panu burmistrzowi? Tak, ja bym chciała chętnie powiedzieć coś. Jeżeli przez tyle czasu my tam trwamy i jesteśmy, powiedzmy, na Świętej Górze i walczymy o nią i walczymy również o to, żeby inwestor nie wszedł, nie poczekał na wyroki Najwyższego Sądu, to dlaczego wszyscy pozwalają na te wejścia, na te skandaliczne naruszenie prawa przez pana inwestora i dlaczego są bici ludzie, którzy tam uczestniczą w tych rozmowach, bo my idziemy i pytamy się tak, panie inwestorze, czy ma pan pozwolenie, jakie to pozwolenie, czy może pan nam to udostępnić? Nie, pan inwestor z nami nie rozmawia, pan inwestor nas bije. Ja zostałam pobita, kiedy ratowałam drugiego człowieka, który był bity przez 4 mężczyzn i ja się rzuciłam w ten tłum po to, żeby rozbić to. Ja nie rozumiem, jak można dopuścić do tego w kraju, w którym jest demokracja, żeby człowiek człowieka bił. Dobrze. Tylko dlatego, że się nie zgadza na coś albo nie chce przedstawić dokumentów. Dobrze, do tych pobić jeszcze wrócimy, ale czy na ten moment są jeszcze jakieś pytania? Państwa strony, do pana burmistrza. Czy my chcielibyśmy zaapelować do pana wiceburmistrza, bo do pana burmistrza to i tak nie da. Apel może pan na pana burmistrza o to, żeby nie ułatwiał życia inwestorowi, tylko ułatwiał życia mieszkańcom. Ponieważ inwestor nawet nie pochodzi z tej gminy. Pan burmistrz wie, jak się nie ułatwia życia, więc niech tylko przeniesie ten środek ciężkości z mieszkańców na inwestora. I na pewno będzie doskonale wiedział, jak wstrzymać inwestycje do momentu, kiedy wypowie się NSA, a potem będzie oczywiście mógł wznowić tą decyzję i zrobić ją zgodnie z prawem przy udziale mieszkańców. Przy udziale mieszkańców przede wszystkim. Szanowny pan, jako reprezentant miasta, chciałby coś jeszcze powiedzieć mieszkańcom? Że jestem z nimi, mieszkańcami, że rozmawiam i chciałbym, żeby im się tutaj dobrze żyło.
tak, tylko pan tylko z nami rozmawia i na rozmowach się kończy. Nie ma żadnych zapewnień, inwestor robi co chce, a my jesteśmy wyciągani do policji. I po sądach, niektórzy nawet już karani. Za dotknięcie ręki. Poza tym ja nie wiem, czy ma pan świadomość, że umożliwianie inwestorowi wykonywania jakichkolwiek prac, które on później podciągnie pod potencjalną inwestycję, którą nie wykona, pociągnie gminy do odpowiedzialności finansowej za poniesione straty. Mam taką. To dlaczego gmina ułatwia... To dlaczego wydaje kolejne decyzje pozwalające mu cokolwiek tam robić? Ogrodzenie. Wycinanie drzew. Wycinkę drzew. Nielegalną zresztą. Do dzisiaj... Półtora miesiąca gmina. Nie wiadomo jak podejdzie do tego. Lekceważy pan burmistrz, bo tam zostało wyciętych kilkaset drzew. A pan burmistrz Leszczyński mówi, że nikt nie musi pytać gminy o zgodę, chce wyciąć na błonkę. I znowu rozumienie prawa, co to jest brzoza 20-letnia, a co to jest jabłonka. W tym zakresie się już wypowiedziałem. Dobra, to by było na tyle na razie. Dobrze, proszę. Ja też zauważyłem ten popyt, dlatego posiadam 7 hektarów ziemi. No, w środku tej ziemi mieszka moja siostra, ma Peszczance. To jest linii prostej z kilometr. I też sobie nie życzę przygodowo żadnej zapytania, czy tego zostanie nie wnajmniej jako właściciela tego gruntu. No i zaczęła się wojna. Z policją, burmistrzem, rodziną niskich, układy, układziki. Ostatnio zostałem porwany przez policję z placu głównego przy samej, znaczy w centrum miasta, porwany przez dwóch policjantów, do lasu Kiekin. Zostałem skatowany z BIP-i za to, że skargi pisałem na policjantów, za to, że upominam się, żeby tak, nie było coś takiego. Czy jest obdukcja lekarska? I oczywiście, wszystko obdukcje lekarskie mam. I tak wszystko spreparowane, że ja policjantów napadłem, nie policjant, nie. Są świadkowie. Świadkowie byli przekupywani, byli zmuszani do zmiany zeznań. Są, potwierdzają oczywiście świadkowie, że tak było, nie? No i co się okazało? Powiem publicznie. Otrzymałem wyrok 8 miesięcy. Sprawa była 17 czerwca, a dzisiaj my teraz dostałem już mam skierowanie do mienia na 8 miesięcy. Gdzie prowadzę firmę, gdzie prowadzę gospodarstwo? No, oczywiście wszyscy nie twoje. Jesteśmy w tej chwili już uziemieni. Trzeba ludzi zwalniać, trzeba firmę zamykać, trzeba gospodarstwo likwidować. Gdzie ty w końcu jesteś? Że policja obywatela 64-letniego mężczyznę napadła w centrum miasta, wywiozła radiowozem do lasu, skatowali, stłukli i wywieźli do aresztu 48 godzin? Otrzymałem tak 5 tysięcy kart, musiałem powiedzieć. Zajęto mi samochód Mazdę, zakaz opuszczania kraju, meldowanie się 3 razy w tygodniu w komisariacie w Warszawie. Co o co tu chodzi? Policjant nie wie, że tam miałem go kopnąć i miał 7 dni zwolnienia. Znaczy tam nie przekreślony, że tam obdukcję, no wiadomo, policjant zawsze obdukcję załatwi teraz 100%. No. Ja mam obdukcję, mam zaświadczenia, mam ze szpitala wojewódzkiego, od lekarza rodzinnego. Nie, dla nikogo nie jest ważne. Dużo mam rękę uszkodzoną, kość mam pęknięto, ja pęknięto. To ich to nie interesuje. Dobrze, wrócimy jeszcze do tego tematu. Z Państwem będę jeszcze...